Moda ci granie w Europę Universalist 4. Przestań uczyć się gegry i włącz Europkę. Dlaczego poznanie tej gry da ci wiele korzyści? To wszystko w dzisiejszym odcinku. Zapraszam. Temat filmu wygrał głosowanie w ankiecie. Europa Universalist 4 to gra z gatunku Grand Strategy, w której budujemy alternatywną historię świata od ery wielkich okryć do czasów napoleońskich. To gra o podbijaniu państw ma ci do zaoferowania. Zdolności, które powinien posiadać każdy szanujący się kierownik, czyli przewidywanie kilku kroków do przodu i możliwych alternatywnych scenariuszy. Oraz co możesz zrobić, aby uniknąć katastrofy. Grając na przykład Polską, na starcie możesz wybrać, czy bierzesz Litwę, czy nie. Oraz dlaczego wolisz ją podbić. Twoim największym zagrożeniem są Niemcy! A także Moskal i Osman. W jakiej kolejności ich osłabisz? Pamiętaj, kiedy zajmiesz się jednym, pozostali rosną w siłę. A jak wiemy z historii ze szkoły, dla Polaków walka z każdym źle się skończyła. Twoja Polska nie chce skończyć. Jak widzisz, musisz szybko wybrać i obserwować sytuację geopolityczną. Nigdy nie wiadomo, kiedy jeden z twoich wrogów będzie toczyć inne wojny, a ty wejdziesz w niego jak nóż w szarlotkę babuni, kiedy będzie wykrwawiony. W ten sam sposób obserwacja rynku i sytuacji na świecie pomoże niejednemu przedsiębiorcy dostosować swoją strategię. Gry takie jak Europka rozwijają umiejętność logicznego myślenia, która przydaje się nie tylko w rachunkach matematycznych, ale ogólnie w życiu codziennym. Ale ja jestem humanistą, ja to od polskiego artysta jestem. Fajnie, też jestem artystą, animację robię, ale muszę logicznie myśleć, żeby w scenariuszu nie wyszedł mi gniot pokroju Wiedźmina. Też zdarzyło ci się kiedyś, że na jakiejś rodzinnej wycieczce, podczas zwiedzania jakichś zamkowych ruin, zabłysnąłeś tak zwaną wiedzą bezużyteczną i powiedziałeś, że te zakończenia na murach, te stanowiska obronne, to fachowo nazywają się blanki. No i teraz taki dumny rodzic tak mówi: zobaczcie, jak moje dziecko się tutaj pięknie nauczyło w szkole. A ty wyciągasz wtedy swoją kartę pułapkę, a w tym wypadku pudełko, i mówisz, że to wiedza z gry. Po co masz się uczyć tych wszystkich półwyspów, nazw górskich na geografię w szkole, skoro możesz równie dobrze łączyć Europkę i przy okazji dobrze się bawić, zapamiętując te nazwy. O! Prowincja Kola! Więc to jest Półwysep Kolski! Widzisz te plamy pod Austrią, na które nie możesz wejść? To muszą być Alpy. Mało tego, gra dość wiernie oddaje położenie krain geograficznych poprzez nazwy state'ów. Nie ogranicza się do znajomości 16 polskich województw. Teraz możesz zapamiętać, gdzie na przykład leży Burgundia, będąca częścią dzisiejszej Francji. W ten sposób masz większą wiedzę o geografii świata niż przeciętny Amerykanin. Gratuluję. Ale, ale! Czy jak nie jestem kierownikiem, jestem tłustym nerdem, który nie chce podróżować, to co mi po takiej Europce? Już ci mówię. Masz zajebistą grę na tysiące godzin i rozwijasz przy okazji zdolności logicznego myślenia. Więc posiadasz niezwykle rzadką umiejętność. Dorzuć do tego zdolność czytania ze zrozumieniem, a potem płynne mówienie, a ewoluujesz z Homo sapiens na Homo eruditus. I będziesz mógł chwalić się psarce od historii, że pocisnąłeś Turki pod warmię. Możesz się też pochwalić, że zostawiłeś followa na Instagramie. W opisie. Jeśli chcesz więcej filmów z Europki, daj znać w komentarzu, coś wymyślimy. Wkrótce nadejdą zmiany na kanale, więc warto nas śledzić. Widzimy się już niedługo, kiedy to będę bronił pewną akademię, niczym Częstochowe. Do zobaczenia.